Mam na imię Róża. Moim dzisiejszym gościem jest Daria Gaca. Witaj, Dario. Dario, jesteś adwajzorem ICO. Na czym to polega? Initial Coin Offering, czyli w skrócie ICO, są to zbiórki crowdfundingowe projektów głównie opartych na technologii blockchain. Mamy tam utility token, czyli token użytkowy, który służy do używania go, tak w prostym języku, na różnych platformach związanych z technologią blockchain oraz też, powiedzmy, z bazami scentralizowanymi, bo te dwa światy się łączą, te dwie technologie. I jest również STO, Security Token Offering, gdzie mamy token bezpieczeństwa, które ma cechy papierów wartościowych i tutaj podlega pod ustawę o obrocie papierami wartościowymi. I Security Token Offering jest bardzo podobne do IPO. Co prawda nie mamy tam typowego prospektu emisyjnego, ale white paper, czyli ta biała księga, główny dokument w projekcie, musi być przygotowany na takich samych zasadach właśnie jak prospekt emisyjny. I moim zdaniem STO w tym momencie będzie wypierać powoli ICO. Sama to widzę z doświadczenia teraz, gdzie przychodzą do mnie różni klienci i nie mają projektów stricte związanych z technologią blockchain, ale chcieliby przeprowadzić zbiórkę kapitału na swój startup właśnie w oparciu o STO, gdzie muszą wykorzystać token bezpieczeństwa, ponieważ oferują na przykład swoim przyszłym inwestorom dywidendę lub też udział w zyskach firmy. Dlatego też taką formę musimy wybierać. Wspomniałaś również o white paper. Co zawiera white paper? White paper przede wszystkim musi zawierać opis projektu, biznesplan. Staram się, żeby projekty również opisywały siebie, tak? Opisywały wszystkie, całą specyfikację tokenów, przeprowadzenia zbiórki, roadmap, czyli te kamienie milowe, po kolei co się działo przed opublikowaniem projektu, w trakcie procesu ICO czy też STO, a także co planują na przyszłość, jakie mają cele, żeby sobie też określiły czas, w jakim wykonają i z tego będą rozliczani przez przyszłych inwestorów. W waszym slangu inwestycyjnym istnieje takie słowo jak gwiazdy w zarządzie. Co ono oznacza? Gwiazdami w zespole są osoby z długoletnim doświadczeniem. Powiedzmy, mamy branżę ubezpieczeniową i taką super gwiazdą będzie osoba, która powiedzmy ma 10, 15, 20 lat w tej branży. I wiadomo, że jeżeli mamy doświadczoną osobę, to zna się na tym rynku, tak? Zna go od podszewki i możemy być przekonani, że przez to doświadczenie będzie w stanie wykonać dany projekt. Kolejną supergwiazdą, ponieważ jesteśmy związani tutaj z rynkiem technologii blockchain, z kryptowalutami, jest osoba, która zna się, jest też doświadczona, tak, jako specjalista do spraw technologii blockchain. Wiadomo, że tutaj nie mamy tak długoletniego doświadczenia. Wystarczy tam, że ktoś się zajmuje 3-5 lat i też można go uznać za super gwiazdą. Jeżeli mamy połączenie specjalisty z danej branży plus specjalistę do spraw technologii blockchain, to właśnie to są dwie takie super gwiazdy, tak? Tak samo jakbyśmy mieli jakiś inny projekt, nie wiem, związany z branżą medyczną, to tak samo osoba, która ma długoletnie doświadczenie w branży medycznej, też będzie tą super gwiazdą. Nie musi to być CEO czy też inna osoba z zarządu, tak, na samej górze, ale wystarczy, że mają ją po prostu w zespole. Żyjemy w dobie social mediów. Czy one pomagają sprawdzić wiarygodność? Tak, ja bardzo często mówię na takich spotkaniach z osobami, które chciałyby się dowiedzieć, jak w ogóle przeprowadzić analizę fundamentalną projektów ICO i STO. I zazwyczaj mówię o tym, żeby poza LinkedIn oraz jakimiś takimi dodatkowymi biznesowymi portalami sprawdzały również social media, Facebooka, Twittera, czasami Instagram i sprawdzili po prostu, czy
te osoby publikują informacje, że biorą udział w tym projekcie, czy faktycznie wizerunek tych osób nie jest skradziony, bo niestety zdarzało się tak w 2017 i na początku 2018 roku, że osoby, które były na landing page, nie wiedziały nawet, że są ich wizerunki wystawione, były po prostu skradzione, tak? Więc warto sprawdzić social media, czy dana osoba czasami nie wstydzi się tego, że jest w tym projekcie, czy faktycznie jest wiarygodna. Mówimy o emisji tokenów, a czy token jest to samo co kryptowaluta? No niestety nie i tutaj bardzo często wszyscy mylą te dwa pojęcia. Kryptowaluta ma swój własny blockchain, a tokeny to są cyfrowe waluty, które są oparte na innym blockchainie. No najprościej w taki sposób wytłumaczyć. A w jaki sposób możemy je nabyć? Jest kilka sposobów. Przede wszystkim na giełdzie kryptowalut, w kantorach kryptowalut. Są również bitomaty, tam najczęściej możemy uzyskać bitcoina, ale również jest Ethereum. Czasami zdarzają się inne kryptowaluty. Wystarczy, że włożymy do wpłatomatu złotówki, podamy numer portfela i dojdzie do transakcji, do wymiany. Możemy również nabyć podczas ICO czy też STO tokeny, ale to już jest dłuższa historia, żeby opowiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Tu już zalecałabym, aby osoby najpierw się wyedukowały, w jaki sposób w ogóle sprawdzać takie projekty, jak przeprowadzać analizę fundamentalną, żeby nie dać się nabrać na jakiś scam, tak? Jeśli mówimy o analizie fundamentalnej, tutaj się pojawiają red flagi, tak? Na co powinniśmy zwracać uwagę? Najczęściej takimi czerwonymi flagami jest przekaz marketingowy. W 2017 roku bardzo często się zdarzało i to już od razu wiadomo było, że to jest scam, gdzie zespoły twierdziły, że jeżeli kupisz nasz token, to po miesiącu zarobisz X%, po pół roku zarobisz jeszcze więcej, a po roku już wiadomo, będziesz jeździł super furą i będziesz miał willę w jakichś ciepłych krajach, więc ten przekaz marketingowy jest bardzo ważny. Poza tym, jeżeli projekty wypuszczają na rynek podczas ICO czy też STO mniej niż 50-60% tokenów, to musimy się zastanowić i bardzo dobrze sprawdzić, co się stanie z resztą, bo jeżeli okaże się, że 50% zostaje w zespole i jeszcze, nie daj Boże, nie mają na smart kontrakcie takiej blokady, że przez rok, dwa czy nawet trzy nie będą mogły wypłacić z portfela, jest ryzyko, że zdampują cenę, czyli że wypłacą z portfeli, wpłacą na giełdę, sprzedadzą te tokeny i cena bardzo mocno poleci w dół i inni inwestorzy nie będą mieli szansy jakby w spekulacji wartością tego tokena, tak? Stracą dużo pieniędzy, może minąć bardzo dużo czasu, zanim poziom ceny się wyrówna, czy nawet wzrośnie, a takie zdampowanie ceny może nawet zabić tą spekulację na giełdzie, tak? Tego tokena, ponieważ jak zobaczą, że jest duży spadek, to się mogą wycofywać i tak nisko spadnie ta cena, że już nikt nie będzie chciał, będzie się bał po prostu zainwestować w ten projekt. Dużo osób będzie mogło być stratnym. A też słyszymy o paleniu tokena. Czy to ma wpływ na wartość ceny? Tak, często zespoły robią w ten sposób, że tokeny, które nie zostaną sprzedane podczas ICO czy też STO, zostają palone, czyli po prostu nie będą wprowadzone do obiegu. W tej początkowej fazie raczej nie przekłada się to na wartość ceny, ale daje nam takie zabezpieczenie, że nie będzie jakby pustych tokenów, tak, w cudzysłowiu, na giełdzie, tak? Czy twoim zdaniem wzrasta zainteresowanie tymi tokenami, czy w Polsce to dalej raczkuje? Przez tą sytuację, którą mamy obecnie, czyli bezcen na rynku, zmniejszyło się znacznie zainteresowanie osób takich zwykłych zjadaczy chleba, tak? Ale zauważyłam wzrost, jeżeli chodzi o otwieranie funduszy inwestycyjnych kryptowalutowych. Znaczy nie jest tak dynamiczny jak w 2017 roku, ponieważ w 2017 mieliśmy około 84 nowych funduszy. W kolejnym roku
było około 20 parę, także jest mniejszy ten wzrost, ale cały czas jest. Do tego doszli inwestorzy akredytowani, instytucjonalni, także powolutku, bardziej ten finansowy rynek taki instytucjonalny wchodzi, tak, niż osoby właśnie takie jak my, mali inwestorzy, tak? Możesz się pochwalić, przy ilu projektach już brałaś udział? Około 11, ale mamy taki problem właśnie przez brak regulacji, że dużo osób wycofywało się jednak w trakcie procesu przygotowania prawnego. Próbowaliśmy w Estonii, próbowaliśmy w Szwajcarii. Koszty po prostu przerastały zespół, bo umówmy się, jest bardzo drogi proces. Nie tylko obsługa prawna, nie tylko napisanie smart kontraktu, ale również ogromny kapitał potrzebny na marketing. I niektórzy po prostu już no niestety nie dawali rady na samym początku i to bardzo zniechęcało. Ten długi proces właśnie przygotowania prawnego jakby ucina dalszą drogę tak realizacji projektu. Czasami zalecamy, żeby jednak zostać przy emisji obligacji lub akcji, bo wyjdzie dużo taniej i jeżeli projekt nie jest faktycznie mocno związany z technologią blockchain, to jednak lepiej tradycyjną formę zbiórki. Jesteś bardzo mocno aktywna na rynku blockchain i nie tylko. Uczestniczyłaś niedawno w konferencji InvestCast jako jedna z osób, która ma prelekcje dla kobiet typu Blockchain Girl. Jak myślisz, kobiety są zainteresowane, chcą wiedzieć? Tak, fajna inicjatywa ze strony Pauliny Paprzyckiej i Olgi Brzeżeckiej. Naprawdę je podziwiam, bo mają bardzo dużo swojej pracy. Jeszcze znajdują czas, żeby prowadzić Blockchain Girls, także go dziewczyny. Było na pierwszym spotkaniu, jak mi dziewczyny opowiadały, było 20 kobiet, później było 40, na mojej prelekcji również było około 40, więc widzę, że są zainteresowane nie tylko tym, czym jest blockchain, czym jest kryptowaluta, jak ją kupić, ale również interesują się inwestycjami właśnie w tokeny, w ICO, STO, dlatego też dziewczyny mi poprosiły taką prelekcję, jak wybrać projekt, tak, żeby się nie wkopać w jakiś skam, jak ocenić właśnie kryptowaluty i tokeny, które już są notowane na giełdzie. Więc myślę, że jak są takie spotkania tylko dla kobiet, to one są odważniejsze, tak? Tam nie ma głupich pytań, nie boją się, że zapytają o coś, co jest oczywiste dla mężczyzn. A tak naprawdę zdarza się, że niektórzy mężczyźni przychodzący na takie konferencje też są świeżakami i się do tego nie przyznają, tak? Ale są jakby bardziej odważniejsi. A jak ty jesteś postrzegana wśród mężczyzn jako kobieta, która ma wiedzę w tym zakresie? Wiesz co, prowadziłam kiedyś kanał na YouTubie i tam faktycznie ktoś sobie myślał, że jest anonimowy w internecie, więc pozwalał sobie na teksty, tak, bardziej seksistowskie, ale ja się raczej z tego śmiałam i mam taką swoją społeczność, która mnie popiera na tym rynku, mi kibicuje i zawsze mnie wybronili. No pozytywnie się wypowiadali, tak, i zgaszali tą osobę, która jakoś tam komentowała, tak, że mam wracać do kuchni, że jakieś takie podobne teksty, ale jeżeli chodzi o taki kontakt biznesowy, absolutnie nigdy się nie spotkałam z żadną krytyką, raczej podziwiali, że kobieta interesuje się tą technologią, pomaga wdrażać, pomaga organizować, przygotowywać proces do ICO, STO i go przeprowadzać. I też niektórzy mówią mi wprost, że nawet wolą pracować z kobietą, bo są bardziej skrupulatne, bardziej dochodzą do wszystkiego, wiesz, wyszukują jakichś tam kruczków, więc raczej pozytywny odbiór. A jakie są twoje przyszłe plany zawodowe? Na razie skupiam się na ICO i STO. Myślę, że za około 2, maksymalnie 3 lata wróci HOSSA, więc znowu powrócę pewnie na giełdę, wrócę do analiz, będę je publikować, bo teraz tak naprawdę skupiam się głównie na rynku ICO, STO, więc to jest mój taki konik na dzień dzisiejszy. Poza tym zauważam, że jest bardzo dużo osób, które chciałyby to robić, a ja nie mam czasu, żeby wszystkim pomóc, więc zaczęłam organizować warsztaty z przygotowania i przeprowadzania ICO i STO. Dlatego myślę, że jeżeli będzie zainteresowanie, to postaram się również pomagać na tych warsztatach, bo wiesz,
zaangażować się w jakiś projekt trzeba na 100%. Mamy takie sytuacje, że ktoś wpadnie na pomysł o 3 w nocy, obdzwania cały zespół, że możemy zrobić to. To jest fajne, ale też z drugiej strony męczące, tak? Więc jak mam jeden, maksymalnie dwa projekty, to mi jest przykro, że nie mogę pomóc reszcie, więc wpadłam na pomysł właśnie, żeby takie warsztaty zorganizować i przekazać całą swoją wiedzę w 2 dni. I jak będą pytania, to po prostu będą mogli się skontaktować, ale wiesz, będą mieli już tą podstawę, tak? Nie będę musiała kilka godzin spędzać z osobą i jej tłumaczyć od A do Z, jak taki proces wygląda. Dary, bardzo dziękuję za tą rozmowę. A ja dziękuję za zaproszenie.